Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj mam przyjemność gościć pana doktora Dariusza Materniaka, portal polsko-ukraiński. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Wszystkich tych, którzy są tutaj po raz pierwszy, zachęcam tradycyjnie do tego, żeby zasubskrybować kanał i również odwiedzić konto na Twitterze, obserwować właśnie pana doktora Dariusza Materniaka. Dzisiaj porozmawiamy sobie o szefie ukraińskiego wywiadu. Przyznam, że wryły mi się w pamięć takie słowa pod koniec marca. Cytuję, mamy źródła na Kremlu, ale potrzebujemy samolotów. Tak właśnie miał mówić szef wojskowego wywiadu Ukrainy Kirył Budanow. Rozmowę właśnie z ukraińskim wojskowym publikował pewien portal amerykański. Tutaj właśnie Kirył Budanow powiedział, że nie jest zaskoczony brakiem sukcesów rosyjskiej armii na froncie, bo Ukraina miałaby otrzymywać sporo informacji o zamiarach Rosji właśnie ze źródeł wywiadowczych. To może zanim przejdziemy do clou, chciałbym zapytać właśnie, kim jest i co wiemy na temat szefa wojskowego wywiadu Ukrainy? Faktycznie wydaje się, że o ile są to oczywiście prawdziwe informacje, bo tutaj jest dość sporo spekulacji, też nie wszyscy podzielają taką opinię, że te wszystkie informacje są prawdziwe. Natomiast co dość nieoczekiwane, można by powiedzieć, wiadomo na temat tego człowieka dość sporo. Wiadomo, że i może zaraz powiem, z czego to wynika. W tym momencie wiadomo, że ma on stopień generała majora, czyli to jest odpowiednik dwugwiazdkowego generała, generała dywizji, na przykład w Wojsku Polskim, a ma zaledwie 36 lat. Urodził się w 1986 roku. W tak młodym wieku, w jaki sposób udało mu się uzyskać tak wysoki stopień wojskowy? Najprawdopodobniej, przynajmniej według relacji tych, które płyną ze strony ukraińskiej, jest to związane z jego udziałem w wielu operacjach specjalnych, operacjach wywiadowczych, które siły zbrojne Ukrainy realizowały nie tylko na swoim terytorium, ale także na terytorium najprawdopodobniej zajmowanym przez Federację Rosyjską. Przede wszystkim Budanow, który służy w wojsku od 2007 roku, przynajmniej taką informację można znaleźć w ukraińskich źródłach, bierze udział od samego początku w działaniach w ramach operacji antyterrorystycznej, która miała miejsce, zaczęła się na Donbasie po początku rosyjskiej agresji, czyli począwszy od kwietnia 2014 roku. On już wówczas przez kilka lat był w służbie w ukraińskim wywiadzie wojskowym, w głównym zarządzie wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy. Tak dokładnie się nazywa ukraiński wywiad wojskowy. Wiadomo, że uczestniczył w wielu operacjach w tym czasie. Wiadomo, że był kilka razy ranny, w tym przynajmniej raz ciężko. Natomiast jego osoba jest łączona z taką dość nietypową i bardzo ciekawą operacją, która niewątpliwie miała miejsce, bo potwierdzają to też, co ciekawe, źródła rosyjskie. To nie, mniej na ten temat można znaleźć tak naprawdę w źródłach ukraińskich, a dużo więcej na ten temat piszą, co ciekawe, sami Rosjanie, a ciekawe o tyle, że ta operacja była ich, można powiedzieć, wielką porażką. To była operacja, w czasie której rosyjskie siły specjalne, konkretnie jednostka specjalna Wympieł, uznawana za jedną z najlepszych jednostek specjalnych Federacji Rosyjskiej, na równi z jednostką specjalną Alfa, wchodzącą w skład Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Na początku sierpnia 2016 roku funkcjonariusze tej jednostki próbowali w mieście Armiańsk na Półwyspie Krymskim zatrzymać grupę ukraińskich dywersantów, to znaczy dywersantów, czyli najprawdopodobniej funkcjonariuszy właśnie ukraińskiego wywiadu wojskowego. Miał wśród nich się znajdować właśnie Kirył Budanow. To była jakaś operacja, w ramach której ukraińscy wojskowi próbowali przeniknąć na terytorium Krymu właśnie do miasta Armiańsk, lub też z tego miasta mieli się udać do jakiegoś innego miejsca, gdzie mieli przeprowadzić jakieś działania. Nie wiemy jakie, nie wiemy na czym te działania miałyby polegać. Tak czy inaczej jednak ze względu na to, że najprawdopodobniej doszło wcześniej do wycieku informacji na temat tej operacji,
w miejscu, w którym oni się mieli spotkać, ukraińscy żołnierze, w miejscu, w którym oni się mieli spotkać właśnie w Armiańsku, Półwyspie Krymskim, na terenie, pamiętajmy, kontrolowanym w tym czasie już przez Federację Rosyjską, bo to już było dwa lata ponad po aneksji Krymu, tam zamiast osoby, która się miała z nimi tam skontaktować i przewieźć ich w jakieś inne miejsce, tam na nich czekali właśnie funkcjonariusze rosyjskiej jednostki Wympieł. W momencie, w którym próbowali zatrzymać trzyosobową grupę, trzy lub czteroosobową według różnych źródeł grupę ukraińskich żołnierzy, doszło do wymiany ognia, w której zginęło według różnych źródeł dwóch lub trzech rosyjskich funkcjonariuszy, a tym ukraińskim dywersantom udało się uciec. I została zorganizowana dość duża akcja, taka poszukiwawcza, której celem miało być zatrzymanie Ukraińców właśnie na Półwyspie Krymskim. W jej ramach między innymi zaangażowano śmigłowce i efektem ubocznym tego było zniszczenie cywilnego samochodu, w którym, jak myśleli, założyli Rosjanie, poruszają się Ukraińcy. Okazało się, że zginęła obywatelka Federacji Rosyjskiej poruszająca się tym samochodem, która nie wiedziała w ogóle, dlaczego chcą ją zatrzymać, nie zatrzymała się na wezwanie i jej samochód został ostrzelany ze śmigłowca. Natomiast ci ukraińscy żołnierze byli w stanie, pomimo całej tej akcji poszukiwawczej, byli w stanie dotrzeć do granicy okupowanego Krymu i Ukrainy i wdając się w kolejną wymianę ognia z rosyjskimi żołnierzami pilnującymi tej granicy i zadając im kolejny raz straty, udało im się przekroczyć tą właśnie granicę i udało się im przedostać bez już większych problemów na terytorium Ukrainy. Czyli ta ich operacja, mimo że się nie udała, to będąc w bardzo trudnej sytuacji, byli w stanie sobie poradzić, byli w stanie się wycofać i powrócić z powrotem na terytorium kontrolowane przez Ukrainę. Faktycznie tam zginął, jeśli dobrze pamiętam, dowódca jednostki Wympieł w randze pułkownika. W ramach śledztwa, o którym później było dość głośno w samej Rosji, właśnie na tej podstawie wyciągnięto po stronie ukraińskiej, też media ukraińskie wyciągnęły taki wniosek, że to była właśnie ta operacja, rzeczywiście miała miejsce, bo na początku w ogóle nie była ta informacja przez stronę ukraińską potwierdzona, zresztą nie jest chyba do dzisiaj tak oficjalnie. I z tego, co wiadomo, z tego, co podają źródła ukraińskie, właśnie jednym z tych uczestników tej operacji był właśnie Budanow. Stąd nie dziwią też jego zasługi, nie dziwi też jego szybki awans na taki stopień, takie stanowisko. Tu może należy też dodać tyle, że on na stanowisku szefa wywiadu wojskowego Ukrainy zastąpił wcześniejszego szefa tej instytucji, bodajże już nie pamiętam, czy pułkownika, czy generała, Wasyla Burbeł, który został zdymisjonowany przez prezydenta Zełenskiego w sierpniu 2020 roku, po tym, kiedy miało dojść do operacji zatrzymania najemników z tak zwanej grupy Wagnera, ale jak się uznaje, bo to też nie jest pewna informacja, ze względu na, według jednych źródeł, opór w samej administracji prezydenta przez prezydenta Ukrainy, według innych informacji, przez jakiś wyciek w ogóle danych, do tej informacji nie doszło. Rosjanie się wcześniej zorientowali, że ich obywatele, że członkowie grupy Wagnera mogą zostać zatrzymani i doszło do ich ujawnienia i zatrzymania ich na Białorusi, bodajże na przełomie lipca i sierpnia 2020 roku. Po tym wydarzeniu, po tej operacji niedoszłej, ówczesny, jak wspomniałem, szef wywiadu wojskowego Ukrainy został zdymisjonowany, a jego miejsce zajął właśnie znany nam już z tego, o czym mówimy, Kirył Budanow. Czyli rozumiem, to jest bliski człowiek samemu Zełenskiemu i to jest osoba, do której ma pewne zaufanie prezydent Ukrainy. No zapewne tak, zapewne biorąc pod uwagę, że go nominował na to stanowisko, na pewno musi mieć do niego zaufanie, no i pewnie trudno, żeby było inaczej, zwłaszcza w tej sytuacji, z jaką mamy teraz do czynienia. To znaczy w tej sytuacji tego kryzysu, który tak naprawdę ciągnie się przynajmniej od roku, czyli przynajmniej gdzieś od przełomu marca i kwietnia 2021 roku, kiedy to zagrożenie rosyjską operacją przeciwko Ukrainie w tej czy większej skali się pojawiło, zaczęło coraz bardziej narastać. Już od listopada czy grudnia 2021 roku tym bardziej,
a tym bardziej no, w czasie toczącej się wojny. Trudno byłoby, żeby w takiej sytuacji prezydent nie miał zaufania do, gdyby, inaczej może, gdyby nie miał zaufania do własnych służb specjalnych, wywiadowczych i kontrwywiadowczych, no to na pewno nie dałoby się ani prowadzić działań, ani zarządzać państwem skutecznie w tych warunkach, z jakimi mamy do czynienia. Czy te wydarzenia, to znaczy nawet z ostatnich 24 godzin z Rosji, właśnie płonące magazyny, to jest również być może sprawka samego wywiadu ukraińskiego? Jest to bardzo prawdopodobne, według mnie. To znaczy wynika to z kilku przesłanek. Po pierwsze, zawsze w takich sytuacjach pojawiają się pytania, czy to przypadkiem nie jest takie wydarzenia, czy one nie są wynikiem jakiejś prowokacji, czy nawet takiego typowego rosyjskiego bałaganu, jak to się nieraz mówi. Tak samo było w przypadku tej sytuacji z pożarem rafinerii w Bełgorodzie jakieś 2 czy 3 tygodnie temu. No chociaż tam dowód był ewidentny, to znaczy to były nagrania ze śmigłowcami Mi-24, na których można było stwierdzić, że mają one charakterystyczny dla ukraińskich maszyn kamuflaż i charakterystyczne znaki szybkiej identyfikacji. No tylko tu jest pewna zasadnicza różnica. Bełgorod znajduje się dużo bliżej od granicy z Ukrainą, to jest niecałe 40 kilometrów, więc tam można było bez większego tak naprawdę problemu, jak się okazało, można było polecieć i ostrzelać tę rafinerię i bez większych problemów wrócić, jak się okazało. To było jeszcze wykonalne dla maszyn tego typu. No i oczywiście wymagało odpowiedniej też odwagi i zuchwałości ze strony zarówno osób to planujących, jak i samych załóg, to znaczy przede wszystkim załóg tych śmigłowców. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o Bryańsk, to sytuacja jest trochę inna. To znaczy, po pierwsze, na pewno Rosjanie wyciągnęli przynajmniej częściowe wnioski po sytuacji związanej z Bełgorodem. Po drugie, i co najważniejsze według mnie, Bryańsk leży dużo dalej od granicy z Ukrainą. To jest ponad 120 kilometrów. I dzisiaj rano się pojawiły takie informacje, nawet nagranie, na którym rzekomo słychać nadlatującą rakietę, która miała spowodować ten pożar i raczej ten pożar nie jest przypadkowy, tym bardziej, że on się wybuchł jednocześnie w 3 miejscach, to znaczy w 2 bazach paliwowych, 2 oddalonych od siebie o kilka kilometrów rafineriach, a 3 pożar zanotowano podobno w bazie wojsk rakietowych znajdujących się kilka kilometrów też od Bryańska. Jest mało prawdopodobne, żeby jednocześnie 3 takie wydarzenia w krótkim czasie mogły nastąpić jednocześnie. Natomiast co najciekawsze według mnie to, że te wszystkie miejsca i samo miasto Bryańsk znajdują się w tej odległości 120 kilometrów od Ukrainy. To jest poza zasięgiem praktycznie na ten moment każdego środka rażenia, jakim dysponuje ukraińska armia. Czy to jest za daleko dla zmodyfikowanych przez Ukrainę wyrzutni i pocisków rakietowych Wilhelm, które mają zasięg trochę ponad 100 kilometrów, jak i to jest za daleko dla pocisków balistycznych typu Toczka U, których również maksymalny zasięg ocenia się na 120 kilometrów, a jest też skrajnie mało prawdopodobne, żeby można było odpalić taki pocisk w jednym, drugim czy trzecim przypadku, stawiając taką wyrzutnię no, bezpośrednio na linii granicznej, na linii granicy z Rosją, w sytuacji, gdy cały czas toczy się konflikt zbrojny i cały czas obie strony prowadzą rozpoznanie wzdłuż swojej linii granicznej, niezależnie od tego, że oczywiście Rosjanie musieli się wycofać spod Kijowa i z Czernichowa, czyli z tych miejsc, które są najbliżej Bryańska, o którym cały czas mówimy. Więc na ten moment jedyne na dobrą sprawę sensowne wyjaśnienie, o ile w ukraińskim arsenale nie pojawiła się jakaś broń artyleryjska o zasięgu większym niż te 120 kilometrów dostarczona na przykład przez Stany Zjednoczone, a tutaj też pasują w zasadzie do tej charakterystyki tylko pociski balistyczne używane przez zestawy HIMARS, które mówi się, że też mają trafić na Ukrainę lub już trafiły na Ukrainę, ale nie ma żadnych potwierdzonych danych wskazujących na ich użycie. Także jedyna w tym momencie sensowna opcja to jest właśnie wykorzystanie przez stronę ukraińską jakichś grup specjalnych, na przykład z wywiadu wojskowego, które mogły się na przykład posługiwać jakimiś dronami, na przykład amunicją, tak zwaną amunicją krążącą,
są, a wiadomo, że Ukraina otrzyma dostawy takiego uzbrojenia między innymi z USA i między innymi także z Polski. I być może zdecydowała się właśnie strona ukraińska na użycie tego rodzaju uzbrojenia, no, które jest zdolne do przenoszenia przez kilka osób nawet, czy do przewiezienia po prostu samochodem, zmontowania na miejscu tak naprawdę w niewielkiej odległości od celu, odpalenia go i szybkiego, skrytego wycofania się w celu uniknięcia lokalizacji i aresztowania przez lokalne siły bezpieczeństwa. Dzisiaj na temat wywiadu Ukrainy i skuteczności również tego wywiadu pan dr Dariusz Materniak. Serdecznie dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo.